Jest pan przewrażliwiony. Bóle serca, które panu dokuczają, powstają wskutek różnych nerwowych przeżyć, zmęczenia, przepracowania. Znaczy pan naprawdę nie rozumie, że ja czasem popadam w panikę, że się wywalę gdzieś na ulicy, przypadkiem wśród ludzi i koniec. Niech pan nie przesadza, tak łatwo się nie umiera. To, co panu zapisałem, wzmocni trochę organizm, a przede wszystkim unikać używek. Kawa, alkohol, papierosy. Niech pan nie zapomina o regularnym trybie życia. Naprawdę nic więcej poradzić nie mogę. Odpocznie pan sobie przez święta. Dziękuję panu. Proszę. Niech się pan nie martwi. Ma pan zdrowy organizm. Nie to, co ja. Jak tam było w szkole, Kasiu? Ciociu, w jakiej szkole? A, zapomniałam, że tam szpeli. Babcia. O, Kasiuń, no, jak się czujesz? Zdrowa już jesteś? Tak, zdrowa. A jak tam temperatury nie ma? Nie ma. Nie, no to w porządku. To zmień sobie tylko pan butelki. Boże, jakie piękne. Anka, pójdź do wody, dobrze? I zajmij się sobą, dziecko, bo nie zdążysz. Magduniu? Dobrze. Ja naturalnie, jak zwykle, z prośbą. Zrobić łóżka. Nie, tylko bierz fartu, bo nie zdążymy. Dobrze, Anka, cię. Dzień dobry. No. Jak tam? A tata w domu? Nie jeszcze. Babcia, ja pójdę zobaczyć choinkę. Nie, nie, kochanie. Dlaczego? Nie, nie, dopiero przy Wigilii, bo to tajemnica. Musisz się położyć, słuchaj. Ja nie mam sił z tobą walczyć, no musisz odpocząć trochę przed Wigilią, żebyś potem z nami mogła. Popatrz, no widzisz, nawet miałam cię. Przed kolei... Ale obudzisz mnie, gdzie idziesz? No oczywiście, że cię obudzę, tylko połóż się trochę, odpocznij. To jest już szybko, ja zaraz... Co, już idę. Jezus Maria, późno. Ja pana bardzo przepraszam, panie doktorze.
ale naprawdę tyle kłopotów. W każdym sklepie stój za kolejkami. W jednym sklepie pieczywo, w drugim ryba, w trzecim mięso. Wszędzie stój i czekaj, a ten w ostatniej chwili przychodzi i męczy człowieka, no. Tego jeszcze brakowało. A niech sobie dzwonią, ile chcą. To do mnie. Muszę odebrać. To ty... Trzy godziny nie mogłem się do ciebie dodzwonić. Z kim tak długo rozmawiałaś? Co? No, dobrze. Jak widzisz, jeszcze jestem tutaj. Mhm. Idę zaraz do domu. Tak. Co? Nie. Nie czuję się dobrze. Nie. Naprawdę, naprawdę. Mhm. A ty? A jak dzisiaj wyglądasz? Nie. Jak jesteś ubrana? Mhm. To ślicznie. Mhm. Wiesz, tak sobie wyobrażałem. Słuchaj, trzeba już kończyć. Co? Co postanowiłaś? Nie, skąd? Zobaczymy się jak zwykle. No, no dobrze, a co z tego, że przyjechał? Przecież ja go zupełnie nie znam. No mówi ci, że nie znam. Przecież on też o niczym w ogóle nie wie. Słuchaj, a od kogo ty się o tym dowiedziałaś? Ale słuchaj, nie będzie żadnego... Musimy kończyć. Zostań jeszcze trochę w pracy. Ja zejdę i zadzwonię do ciebie. Całuję. Nic przeciwko temu, żeby Krzysztof u nas przenocował. Co? Jaki Krzysztof? Ania zaprosiła swojego chłopca. A. Czy to ci w czymś przeszkadza? Nie? Skąd? Mamo, przecież go chyba nie odeślemy do hotelu. No, nie wiem. Zapytaj ojca. Ostatecznie on o wszystkim decyduje w tym domu. A powiedziałaś ojcu o tej wizycie? Powiedziałam. I co? Nic. Zgodził się. Tak? Tak. Był nawet bardzo zadowolony. Ja może chcę go poznać. W końcu wygląda na to, że wejdzie do rodziny. Nie jestem tego taki pewien. Widziałem już tu paru takich. Ale nie widziałeś chyba, żebym któregokolwiek z nich zaprosiła na Wigilię. Nie, takiego nie widziałem. No to zobaczysz. Dajcie spokój. Ostatecznie niech nocuje. Nie widzę w tym żadnego problemu. Ale ja widzę. Właśnie tego dnia potrzeba nam akurat świadka do tej całej komedii. Andrzej ma trochę racji. Nie mogłaś go zaprosić na jutro? Nie mam. Zależy mi na tym, żeby właśnie ten wieczór spędził razem z nami.
Co mnie to wszystko obchodzi? Róbcie, co chcecie! To ja. Nie mogłem swobodnie rozmawiać. Więc powiedz mi teraz, o co ci chodzi? Nie. Nie będzie tak jak zawsze. Przyjazd tego młodego chłopca nie ma żadnego znaczenia. Wiesz, nie rozumiem. Zawsze nam zależało na tym, żeby ten wieczór spędzić razem, prawda? Choćby przez chwilę. No musi być jakiś powód, dlaczego tak mówisz. Ja naprawdę nie mogę tego słuchać. No więc dobrze, będzie tak, jak ty chcesz. Nie, nie gniewam się. To może nawet lepiej. Dobrze. Wobec tego składam ci tak życzenia. Telefonicznie, ty mnie też, prawda? Nie wiem, kiedy się zobaczymy. Muszę już iść. Nie dostanie. Zamykamy. Czy mogę trochę odpocząć? Jak pan chce. O co chodzi? Chciałam cię prosić, żebyś starał się być mniej agresywny niż w każdą Wigilię. Nie bój się. Będę dla Krzysztofa nadzwyczaj uprzejmy. Mnie chodzi o ojca. No. A przecież wiesz dobrze, że tę sprawę mamy już od lat uregulowaną. To jest naprawdę niewielki wysiłek. To jest kilka godzin. Postaram się. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. No nie ma zresztą.
zobaczę, czy Kasia nie śpi. Kasiu, śpisz? Sama nie wiem. Kasiu, nie wypaplaj nikomu, że spotkałeś mnie dzisiaj panią Małgosię, dobrze? Ale dziadkowi mogę? Nie, dziadkowi też nie, w ogóle nikomu. To bardzo ważne. Przeżywasz? Spróbuj troszkę teraz zasnąć, dobrze? Dobry wieczór, tato. Gdzie Kasia? Dlaczego? Aha, śpi. Dzień dobry, tato. Kasia zdrowa? Prawie. Zaraz do was przyjdę. No co? Przebrany? No, wróciliśmy wcześniej z pracy. Jak się masz? Dobry wieczór. Magda. Przepięknie wyglądasz. O, jakie wspaniałe łóżka. Jak ta moda wraca? Kiedyś mama miała prawie identyczną suknię jak ty i tak samo pięknie wyglądała. Powiedz Andrzejowi, że mi się podobasz. Nie mogę mu tego powiedzieć, bo się do mnie nie odzywa. Dlaczego? A nie wiem. Co za głupstwo. Ej, w mieście piekło, a ludzie zupełnie powariowali. Wszystko kupują. Wszędzie ścisk, lok. Wybaczcie mi, że nie pomogę wam w zakupach. Ja wiem, że rebendiny są w jednym sklepie, a ryby w innym.
kolejka po pieczywo. A nie wszyscy kupują wszystko na ostatnią chwilę. A potem no, tyle pracy. Po co? Nie bardzo rozumiem, o co ci chodzi. No i Zuniu, no chodziło mi o to, że... No, że przygotowania do świąt wymagają za dużego wysiłku. Chciałam ci przypomnieć, że Wigilia jest najważniejszym świętem rodzinnym w roku i że cały jej sens to spotkanie najbliższych ludzi przy stole. I naprawdę to nie ma znaczenia, czy się dużo gotuje, czy nie. Ale ja myślałem tylko o waszej pracy, że ta tradycja wymaga za dużego wysiłku. Od lat wiesz chyba, że ta za dużo wymagająca tradycja ma dla mnie znaczenie. Tak zostałam wychowana. Chciałabym, żeby moje dzieci odnosiły się do niej tak samo jak i ja. Mamo, proszę. Ale dlaczego? Mamo. Dlaczego? Brawo. Pięknie się zaczyna. A swoją drogą, muszę powiedzieć, że nie znam takiego domu, w którym by ktoś wprowadził takie zwyczaje jak wy i jeszcze w dodatku zmusiłby wszystkich innych do przyglądania się temu. Dosyć! Sto razy prosiłem o to, żeby nie wracać do tego tematu. Dzień dobry, dziadziusiu. Dzień dobry. Zdrowa jesteś? Yes, I'm very well. Ooh, fine. Had your lesson today? Yes, I had. I can tell you a poem. Please tell. We will have a day. Chciał już przy kolacji. Kaciu bierzemy prezenty. Przepraszam, że się uniosłem. Miałem dzisiaj straszny dzień. Nie ma o czym mówić. Ja cię przepraszam. Jestem po prostu trochę zmęczona. Idź się przebrać. Była niepotrzebna awantura, mamo. Wiem. Ale czasem nie potrafię się już opanować. Będę na ciebie uważała. Co? Przeszło ci? A tobie?
co u ciebie? Nic specjalnego. A jak współpraca z profesorem? Źle. Niedługo się skończy. Wiesz, myślałem, że trafiłem na coś ciekawego i okazuje się, że profesor się rozczarował. Chociaż robiłem wszystko to, na co mi było stać. Może nie jest tak źle, jak ci się wydaje. No nie. Niestety nic mi się nie wydaje. Niestety, tylko piękno. Nie powinieneś tak mówić. Jest bezwolna. Wyczekująca. Kompletnie bez własnego zdania. Nie ma w niej żadnej energii, która by mi pomagała. To szukasz dla siebie usprawiedliwienia? To, co powiedziałeś, świadczy o tym, że to może w tobie nie ma odpowiedniego zapasu sił i energii. Tato, tato. Po co te wielkie słowa? Powinieneś okazać Magdzie więcej zainteresowania i ciepła, którego ona od ciebie oczekuje. Nie zauważyłem, żebyś się o to starał. Tato, proszę cię, nie radź mi. Ta jej bezradność świadczy o twojej ciągłej inspiracji, twoich decyzjach, powiedzmy jasno, despotyzmie. Otóż nie. Wynika wyłącznie z niej samej. Obawiam się, że niedługo dojdzie do tego, że będzie ją stać tylko na bezradne, kuchenne awantury. Tak jak matkę. I to mnie martwi. I na zakończenie. Nie życzę sobie, żebyś mnie pouczał w podobnych sprawach. Kto jak kto, ale właśnie ty powinieneś się od tego powstrzymać. Tato, może byś się już przebrał? Tak, tak. Zwracaj na niego uwagi. To przez te swoje niepowodzenia stał się taki nieznośny dla wszystkich. Tato, tutaj przyjdzie zaraz ten mój Krzysztof. Tak, wiem. Pozwolisz, żeby przenocował? Mogłam mu wziąć hotel, ale... Jeżeli mama nie ma nic przeciwko temu. Mama uzależnia wszystko od ciebie. Ode mnie? No wiesz. Oczywiście zgoda. Dziękuję. Chciałam cię prosić, żebyś mu się przyjrzał. Dlaczego? Jak to dlaczego? Byś powiedział swoje zdanie. A jakie to ma dla ciebie znaczenie? Jak to jakie? Nie przesadzajmy. Zawsze starałem się nie ingerować w twoje życie. I niech tak zostanie dalej. Ale tato... To zupełnie co innego. Mnie wreszcie na kimś zależy. Chyba zauważyłaś, że unikałem radzenia ci czegokolwiek w tych sprawach.
Twojemu bratu też. Tak. W tych sprawach nigdy nie mieliście ojca. Trudno. Wybacz. Nie chciałem ci zrobić przykrości. Nie wiedziałem, że to zaproszenie spowoduje tylko zamieszanie w całym domu. Ale mimo to postanowiłem. To on. Tato, obiecaj mi, że powiesz, co o tym myślisz. Obiecuję. Krzysztof, Andrzej. Hej! Cześć. Dzień dobry panu. Anka! Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzień dobry. Jak podróż? Straszny tłok był w pociągu. Cześć. Cieszę się, że pan będzie z nami, to prawda. Dziękuję bardzo. O, kochanie, włóż to do wody, dobrze? Obsia kość. Oczywiście, ja zapomniałem. Otwórzcie! Życzę ci zdrowia, pogody ducha, zadowolenia z nas wszystkich i zadowolenia ze mnie. A ja ci życzę, żebyś był bardzo szczęśliwy z nami i żebyśmy mogli rozpraszać wszystkie twoje zmartwienia, żebyś mnie kochał. Nie gniewaj się za mój humor. Teraz już wszystko będzie dobrze. Co? A ja ci życzę, żebyś nareszcie ułożyła sobie jakąś życie. Wiem. Ważne. Zmierzałem do zupełnie czegoś innego. Po prostu chciałem, żebyś poznał moje zdanie i tak jakoś wszystko głupio wyszło. Masz prawo mieć własne zdanie. Czy jesteśmy ludzie dorośli? Przede wszystkim zdrowia. Czekałeś siebie tak, ale tu obowiązuje porządek. Życzę ci, żebyś mógł ze mną wytrzymać. Spróbuję. Zobaczymy. Spotkałam dzisiaj panią Małgorzatę i powiedziałam jej, że Krzysztof przychodzi na Wigilię. Tak się wyrwałam. Chciałam ci to powiedzieć. Przepraszam.
Proszę do stołu. Zrobi pan przy mnie? Oho. Kasia się ustawiła przy dziadziu, tak? Od silnika zaczniemy, tak? Dziadek, dziadek! U mojej koleżanki to się rozdaje prezenty przed jedzeniem. No nie, nie czekaj, no nie bądź taka niecierpliwa. Ale u nas będzie inaczej. No chodź, Kasiu, chodź. No. To ja zjem bardzo szybko. Dobrze. O. Ale coś musisz zjeść, proszę. Dobrze? Mamo, czy mogę prosić tego wspaniałego śledzia? A skąd wiesz, że wspaniały? O, przecież nie pierwszy raz jem śledzia twojej roboty. Daj mi śledzie. Kasiu, zjesz śledzia? Nie, Madziu, daj mi kawałek no, tego, no, tak? Jak to się nazywa? Proszę. A to? Ta. Zrolowany mops. Roll mops. Przecież to jest mamy specjalność. Aniu, nałóż troszkę. Sałatka wspaniała. No, nic wszystko, co robiła mama, jest wspaniałe. Mamo, nie pozwól im się tak podlizywać. Wspaniała kolacja. A. I masełko też jest wspaniałe. Tak, i pieprz, i sól. Prawda? Pijcie sobie kpijcie. A ja postanowiłam od przyszłego roku koniec z świątecznymi szaleństwami. Co tak? Ty mówisz? Zakupami, pieczeniem, smażeniem i tak dalej, i tak dalej. I ty tam mówisz, mamo? Tak, ja. A cóż w tym dziwnego? Dla mnie ważna jest istota świąt Bożego Narodzenia, Wigilii. A nie to, czy będą rolmopsy, 5 gatunków ryb, barsz z uszkami i łamańce z makiem. Wiesz, mamo, no co ty mówisz? Przecież właśnie dzięki tobie od dzieciństwa spędzamy razem wszyscy święta uroczyście i zgodnie z tradycją. I bardzo nam to odpowiada i będziemy to zawsze szanować. Tak, ale teraz już jesteście dorośli. Wobec tego czas, żebym pomyślała o sobie, nie? Dlaczego wy nie urządzacie u siebie wigilii? No, mamo, przecież proponowaliśmy parę razy. Mama zawsze mówiła, że dopóki żyje, to wigilia będzie tutaj. Co ty mówisz? Co? Nie przypominam sobie. A zresztą, jeżeli tak nawet było, to teraz postanowiłam się zmienić. W przyszłym roku pakuję walizkę i jadę na całe święta w góry. Jak inni. Już to widzę. Przepraszam, nie bardzo zgadzam się z panią. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę ten wieczór spędzić z państwem razem. Ja zawsze pamiętam, nawet jak jeszcze rodzice byli razem, zawsze spędzaliśmy święta poza domem. Wyjeżdżaliśmy przeważnie w góry. I to wyglądało mniej więcej tak, że wigilia to była po prostu kolacja w stołówce. Zbierali się zupełnie obcy sobie ludzie, jedli coś tam, pili wino, oglądali telewizję i to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. To było takie smutne. No i co z tego? Właśnie, że wyjadę? Mamo, no proszę się. Daj mi spokój. No to wypijmy. Andrzej, zdaj. O, to jest myśl. Mamo? Przepraszam. To ja panią przepraszam. Jutro pogadam. Ho, ho, ho. Jak znam moją mamuńkę, to na pewno będzie chciała, żeby pan jej powiedział, co pan myśli na temat przyszłych losów mojej ukochanej siostry. Chętnie odpowiem. Wszystko będzie po prostu zależało od tego, czy będziemy mieli do siebie zaufanie. No tak. Oczywiście. Gadają, gadają. Ja zaraz będę błagać. Kasiu. A miałaś pierw zaśpiewać kolędę? Mam już po. Madziu, pozwól jej. No dobrze, biegaj. Thank you.
dobrze. Kochanej cioci, szanownemu panu Andrzeju. Masz jeszcze. A mnie? A to dla kochanej mamusi własnoręcznie przysunąć. Brawo. Dziękuję ci, kochana. I to też. Prześlicz. Dla pana Kamila. Dziękuję. Dla pani Izabel. A to dla kogo? Dla Kasi. Ja to dobrze. Aha, o, ja kochana. No, zobaczmy. Takiego dużego. Piękny. A od kogo to od kogo? Dziękuję bardzo. Słuchaj, no, gdzie byście coś takiego dostali? A ja dostałam od pewnej pani. Bardzo piękny krawat. Mamusia, dostałam od babci wiązania. Podoba ci się? Pójdę go przymierzyć. Dobry. Dziękuję. No, naprawdę dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękuję bardzo. Ale wiesz co? Myślę, że trzeba będzie kupić nowy adapter. Mam nadzieję, że się ojciec zrujnuje i kupi. O, to raczej zdaje się, będę zmuszony ja zreperować stary. To pomyślałam sobie, że ponieważ Krzysztof jest pierwszy raz u nas na Wigilii, może lepiej, żeby nie wiedział. O co ci chodzi? Może wymyślić jakieś kłamstwo. Po co? Dzisiaj nie potrzeba. Nie? Nie. Czy coś się stało? Nie, nic. A co się miało stać? Chodźmy do pokoju. Co dostałaś, siostro, pokaż? A, to jest właściwie tajemnica. No i co? Chyba dobry. Dobry. A teraz Kasia zaśpiewa kolędy. Wspaniale. Ja już nie byłam parę lat. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się pobierajcie, bo lepiej pośpieszajcie. Czym
pośpieszajcie, przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie, wszystkimi zdrady danymi sobie, jako Bogu cześć oddali, a witając zawołali wielkiej radości. A witając zawołali wielkiej. Przepraszam cię za te awantury w kuchni, przy stole. Nie wiem, skąd się u mnie wzięło to rozdrażnienie. To ja cię przepraszam. Zdaję sobie sprawę z tego, że to przeze mnie ten dzień stał się ciężki dla was wszystkich. Ciągle przyglądam się sobie i wszystkiemu dookoła, jak przez zamgloną szybę. Zawsze myślałem, że podobne sytuacje mogą się wydarzyć w życiu tylko innym. Nie martw się tym. Ja jestem dzielna. Jak zawsze. Tak, wiem. No właśnie. A teraz musisz już iść. Nigdzie nie pójdę. Jak to? Postanowiłem, że dzisiaj zostanę z wami do końca. Nie. Musisz tam iść. Zdecydowałem, że nie. Nie możesz tego zrobić. Proszę. Nie. Włączę telewizor. Posprzątamy. Kawę czy herbatę? Zaraz idziemy. No. Chodźmy. Mamo, no więc kawę czy herbatę? Dla mnie herbatę. A tata? Tata musi już iść. Ja? No tak. Już jest bardzo późno. Pan nas opuszcza? Właśnie dzisiaj wypadł mężowi dyżur w szpitalu. Tak, właśnie. No pośpiesz się, bo już jest bardzo późno. Tak, tak się jakoś zdarza. Szkoda. Dziękuję, że pan do nas przyszedł.
Miło mi było pana poznać. Doprowadziliśmy jest niesłychane, żeby przez tyle lat tolerować taką żenującą sytuację. Nie mogę patrzeć, jak cierpisz, ale to przede wszystkim twoja wina. A ktoż ci powiedział, że cierpię? Cóż to za wielkie słowa? Dzisiaj jest taki dzień, że ojciec musi to zrobić. Normalnie ci to nie przeszkadza, prawda? Tak jak jest, jest właśnie dobrze. To są pewne rzeczy, których ty nigdy nie zrozumiesz. I bardzo dobrze. Zawsze byłem wobec was bezsilny. Nie wracaj z mutuzią. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, pan. Przepraszam, że się uniosłem, kiedy do ciebie telefonowałem. To ja ciebie zdenerwowałam. Życzę ci pogody serca w tych dniach. I żebyś zawsze była piękna, tak jak dzisiaj. Nie przesadzajmy. Ja tobie życzę, żebyś miał zawsze dużo spokoju, dużo uśmiechu. I żebyś naprawdę zaczął myśleć o swoim zdrowiu. Zjem tutaj. Jak chcesz. Proszę. Co? Dobre? Wspaniałe. Strasznie się cieszę. Powiedz mi, czy twoja synowa mówiła ci o naszym spotkaniu? Tak. Ale nie pogniewałeś się na nią, że opowiedziała mi o wizycie tego młodego człowieka u was? Nie. Widzisz, ja naprawdę... Mi się wydawało,
Lepiej będzie, jeżeli zostaniesz cały wieczór dzisiaj razem z nimi w domu. Naprawdę. A możesz mi powiedzieć, jak ci się podoba Krzysztof? Ja właściwie nie miałem okazji rozmawiać z nim dłużej, ale wydaje mi się prostolinijny. Naprawdę, to bardzo dobrze. Jest dużo młodszy od Ani. Martwi cię to? Nie, to chyba nie jest bardzo ważna sprawa. Ja wiem, że Ania nie miała szczęścia w tych swoich uczuciach, ale wydaje mi się, że teraz to jest bardzo, bardzo poważne. Ona po prostu chce wyjść za mąż i mieć dziecko. Nie myślałam o tej sprawie z tak kobiecego punktu widzenia. Nie myślałeś? Chciałbym posłuchać muzyki. Zagraj mi coś. Dobrze. Nic. Dzisiaj w przychodni miałem pacjenta, młodego człowieka. Był przerażony, że może umrzeć nagle, a ja mu prawiłem komunały. Czuję, jakby w moim życiu zamykał się jakiś rozdział. Może całe życie. Mój miły. Nie trzeba. Nie trzeba myśleć o takich jakichś poważnych, smutnych sprawach. Pozwól mi powiedzieć to, co zechcę. Przez 40 lat nie umiałem znaleźć rozwiązania. Wiesz, jak mnie to dusiło całe życie. Ale nie mogłem podjąć żadnej decyzji. Bo może tak mi było wygodnie z tobą i z nimi. Nie wiem, po co mi mówisz. Nie wiem. Oboje świadomi jesteśmy wszystkiego. Tyle razy zastanawialiśmy się nad losem, który w ten sposób ułożył nam życie. Po co do tego wracać? Naprawdę nie warto. Naprawdę. No, nie mówmy o tym, rozchmurz się. Skrzywdziłem ciebie i swoją rodzinę. Zmusiłem ich, aby pogodzili się z moją nieuczciwością. Ale są rodziną. Grzeją się i ciepłem, są razem. Pomagają sobie nawzajem. A co ja ci dałem? A co mi miałeś dać?
Mój miły, a czy ty widziałeś, żebym ja była kiedykolwiek nieszczęśliwa? Nie żartuj. Ja wcale nie żartuję. Chciałam twojej przyjaźni i miałam ją. Więc co? Dałaś dużo więcej niż ja. Dałaś mi wyłączność i dysponowania uczuciem, poświęceniem i twoją samotnością. Nie martw się. Ja zawsze umiałam być samotna. Było dużo w tym i twojej winy. Mojej winy? Dlaczego? Czy mieliśmy tyle szans na rozwiązanie tej sprawy? Od samego początku. Jak tylko poznaliśmy się. Nie rozumiem. Miałeś żonę i dwoje małych dzieci. Ale jakoś te sprawy można było rozwiązać. Jeszcze nie byłem wtedy taki szlachetny. To ty robiłaś ze mnie bardziej szlachetnego. Uspokój się. Nigdy nie robiłam z ciebie bardziej szlachetnego niż byłeś. To okoliczności, warunki, w których żyliśmy, były od nas silniejsze. I nie było takiego momentu, żebyśmy mogli myśleć tylko o swoich własnych, osobistych sprawach. No przecież przypominasz sobie, po tym strasznym wrześniu. Byliśmy młodzi, chcieliśmy coś jeszcze z siebie dać, nie mogliśmy. I właśnie te lata tak nas najbardziej ze sobą związały. A potem, po wojnie, znowu była trudna sytuacja. I przede wszystkim musiałeś się zająć Izą. Przecież trzeba było wychowywać dzieci, trzeba było kształcić Anię, Andrzeja. No i tak. Tak się wszystko ułożyło. No i tak zostało. No nie musisz mieć pretensji do mnie, ani do siebie. No już nie mówmy. Nie mówmy na ten temat, proszę cię. Dzisiaj jest taki... I naprawdę uroczysty wieczór. Nie mów do mnie tak, bo w tym jesteś cała ty. Niczego ode mnie nie chciałaś. Poza tym, żeby mnie widzieć, czuć moją obecność, mieszkać o dwie ulice dalej i czekać na moje przyjście. Chciałam tylko jednego. Żeby nasze uczucie trwało zawsze. Zawsze. I udało ci się. Całe życie byłem związany twoją bezinteresowną dobrocią. Jeżeli byłaś taka szlachetna i nie pozwalałaś mi porzucić rodziny, to dlaczego nie odeszłaś sama? Przecież ludzie się rozchodzą. Dlaczego nie pomyślałaś o takim rozwiązaniu? Zimno. Pójdę już. Powiedziałeś tyle niepotrzebnych słów i niczego nie rozwiązałeś. Dalej cię kocham.
Musisz iść.